27 września 1983 roku. Niby dzień jak każdy inny, jednak mało osób wie, że właśnie wtedy doszło do najciekawszego wypadku lotniczego w Polsce. Zbieg okoliczności, który do niego doprowadził, wydaje się tak kuriozalny, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyło się to naprawdę. Na początek uchylę rąbka tajemnicy. W zdarzeniu tym brały udział dwa samoloty. Polski MiG-21 i radziecki Jak-28. W przypadku MiGa jest to dużo prostsze do wytłumaczenia. Na mocy szeregu umów Polska-ZSRR dla naszego lotnictwa zakupiono od początku lat 60. do początku lat 80. ponad 500 tego typu myśliwców. Tym samym naddźwiękowe bałałajki stały się w połowie lat 70. podstawowym samolotem bojowym Sił Zbrojnych PRL. Tutaj pozwolę sobie na ciekawostkę, że Polska dzięki tak dużym dostawom stała się czwartym największym użytkownikiem samolotu MiG-21 na świecie, po Związku Radzieckim, Indiach i Syrii oraz to z tego wynika drugim największym po ZSRR w Europie. Jest, jak sądzę, być z czego dumnym. Wracając jednak do głównego wątku. Tak duży ilostan MiG-21 w naszych rękach nie powinien nikogo dziwić, dlaczego akurat ta maszyna brała udział we wspomnianym na początku filmu wypadku. O tym, z jakiego powodu znalazła się w niefortunnym miejscu, powiem za chwilę. Pytanie co z drugą, samolotem Jak-28 Sił Powietrznych ZSRR. Tutaj historia jest dużo ciekawsza. Czym właściwie był Jak-28 i skąd się wziął w Polsce? Otóż Jak-28 miał być samolotem zdolnym do wszystkiego, a jak mówi słynne polskie przysłowie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W tym akurat przypadku niekoniecznie tak było. Pomysł był całkiem sensowny. Zastąpić wszystkie dotychczasowe dwusilnikowe samoloty taktyczne jedną platformą. Tego dość trudnego zadania podjęło się biuro konstrukcyjne Jakowlewa, jako że to ono miało wcześniej doświadczenie z projektowaniem tego typu samolotów. Dla nowej maszyny wyznaczono dwa podstawowe założenia. Po pierwsze, zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowych, a po drugie, posiadanie skośnych skrzydeł. Prace rozpoczęły się w 1956 roku. Dwa lata później poleciał pierwszy prototyp, a za kolejne dwa, w 1960 roku, Jak-28, bo takie oznaczenie otrzymał nowy samolot, wszedł do służby w Wojskowych Siłach Powietrznych ZSRR. Na pierwszy rzut oka z pewnością wyróżniał go wygląd, znacznie różniący się od jego ówczesnych zachodnich konkurentów. Pierwsza rzecz – silniki. Umieszczono je pod skrzydłami zamiast w środku kadłuba. Oczywiście identyczne rozmieszczenie zastosowali już Niemcy podczas II wojny światowej w swoim myśliwcu Me-262. Silniki Jaka były jednak kilkukrotnie potężniejsze od niemieckich poprzedników, a dodatkowo wyposażono je w dopalacz, o czym Me-262 mógł tylko pomarzyć. Dokładniej, Jak otrzymał dwa silniki R-11, te same, które były montowane we wczesnych wariantach MiG-21, ale za to, w przeciwieństwie do ołówka, w podwójnej ilości. Pozwalały one rozpędzić go do zawrotnej prędkości 1840 km na godzinę na dużych wysokościach i 1100 km na godzinę tuż nad ziemią. Choć chciałbym powiedzieć, że to światowy rekord dla maszyny z takim umiejscowieniem silników, to niestety pierwsze miejsce zajął amerykański B-58 Hustler z prędkością maksymalną ponad 2100 km na godzinę. Niemniej na pocieszenie, Jak-28 zajmuje drugie miejsce na podium. Kolejną ciekawą koncepcją zastosowaną w Jakowlewie jest jego nietypowy układ podwozia. Składa się ono z czterech wózków, dwa dwukołowe pod kadłubem i dwa mniejsze podporowe z jednym kołem, każdy na końcach skośnych skrzydeł. Pozostałe elementy Jak-28 były różne w zależności od wersji i tak kolejno powstały. Jak-28B, czyli wersja bombowa mająca zastąpić przestarzałego już wówczas IL-28. W stosunku do niego rozwijała prędkości naddźwiękowe, a skośne skrzydła znacznie poprawiły niektóre właściwości lotne, takie jak chociażby szybkość przyspieszenia. Udźwig bomb
pozostał niezmieniony w stosunku do poprzednika. Jak-28B zabiera maksymalnie jedną bombę FAB-3000, wagomer, jak wskazuje nazwa, 3000 kg, w komorze wewnętrznej. Ewentualnie Jak-28B mógł zabrać kilka mniejszych bomb FAB-250 czy dwa razy FAB-500. Zmieniło się uzbrojenie strzeleckie. W Jaku zrezygnowano z tylnej wieżyczki, a zamiast tego umieszczono jedno działko 23 mm strzelające do przodu. Załoga zmniejszyła się do dwóch ludzi, pilota i nawigatora siedzącego w przeszklonym dziobie. Po doświadczeniach z eksploatacji 40 Jak-28B zdecydowano się na modernizację konstrukcji. Tak powstał Jak-28L, bombowiec z systemem celowniczym LOTOS, i Jak-28I, bombowiec z systemem celowniczym Inicjatywa 2, które zastąpiły Jak-28B w produkcji. Poza wyposażeniem elektronicznym, Jak-28L i Jak-28I nie różniły się od Jak-28B. Produkcja wszystkich wariantów bombowych Jak-28B i L Brewer w latach 1960-1971 doniosła około 300-350 egzemplarzy. Następnie zadebiutował w 1962 roku Jak-28U Maestro, dwuosobowa wersja szkolna z kokpitami w układzie tandemowym, z punktu widzenia historii, którą później opowiem, najbardziej istotna. Produkcja 1962-1968, 183 egzemplarze. W 1963 roku przekazano do jednostek bojowych pierwsze myśliwce przechwytujące Jak-28P. Były to najszybsze myśliwce z silnikami w gondolach podskrzydłowych w historii. Zmiany dokonane przy nim były najbardziej radykalne ze wszystkich wariantów Jak-28. Zlikwidowano komorę bombową, a w jej miejscu umieszczono zbiornik paliwa. Zniknął również przeszklony dziób, a jego miejsce zajęła potężna stacja radiolokacyjna. Drugiego członka załogi przeniesiono za pilota, poszerzając kabinę dla dwóch osób. Samolot pozbawiono działka. Jedynym uzbrojeniem wersji P były maksymalnie 4 pociski powietrze-powietrze. 2 R8 średniego zasięgu naprowadzone radarem lub na podczerwień i 2 R3S, krótki zasięg podczerwień. Jak-28P Firebar był najliczniej produkowaną wersją tego samolotu. Z linii montażowej w latach 1962-1967 zjechało 435 maszyn. Jak-28P zastąpił w linii poddźwiękowo uzbrojony wyłącznie w działka myśliwiec Jak-25 Flashlight A. W 1966 roku gotowa była wersja rozpoznawcza Jak-28R zbliżona do Jak-28I, ale zamiast bomb wyposażona w aparaturę do zwiadu. Zdemontowano również działko, całkowicie pozbawiając ten wariant uzbrojenia. Produkcja trwała do 1970 roku i wyniosła 183 egzemplarze, które zastąpiły w pułkach rozpoznawczych Jak-27R Mangrove. Ostatni wariant, chyba najistotniejszy jak sądzę z punktu widzenia całych sił powietrznych ZSRR, otrzymał oznaczenie literowe PP. Był to samolot walki radioelektronicznej, jedyny swojej klasy aż do 1989 roku WWS. Zadaniem samolotu było zagłuszanie stacji radarowych wroga. W ramach kompleksu wchodziły dwa zasobniki ze specjalną odmianą rakiet S-5 stawiających chmurę złożoną z dipoli przed samolotem, mających zasłonić towarzyszące mu sojusznicze maszyny przed radarami wroga. Produkcja Jak-28PP prowadzona od 1967 do 1971 roku wyniosła 84 egzemplarze. Jednocześnie były to ostatnie Jak-28, które wyszły z fabryki. Sumując całość produkcji wszystkich modeli Jak-28, Brewer, Firebar i Maestro w latach 1960-1971 wyniosła około 1200 egzemplarzy. Jak-28 nie był eksportowany. Jedynym jego użytkownikiem był Związek Radziecki, który użytkował je aż do rozpadu w 1991 roku.
W 1991 roku część maszyn spadku po nim przejęły nowo powstałe kraje, tak jak Ukraina czy Białoruś, jednak tylko formalnie, bo w praktyce jedyne co robiły, to stały całe dni na płycie postojowej, a jak tylko nadarzyła się okazja, to poszły na złom. Polska nigdy nie otrzymała Jak-28. Z zadań bombowych i rozpoznawczych, zmuszeni smutną koniecznością, musieliśmy używać gorszych o generację IL-28 Beagle, aż do połowy lat 70. Pytanie, dlaczego ich nie otrzymaliśmy? Prosta odpowiedź: zbyt mała produkcja. Po śmierci Stalina nowe władze ZSRR uznały, że nowy bombowiec taktyczny nie stanowi priorytetu i odgórnie ograniczyły zapotrzebowanie na niego. Produkcja Jak-28 w wersjach bombowych wyniosła zaledwie nieco ponad 300 egzemplarzy, podczas gdy jego poprzednika IL-28 około 4000, nie wliczając licencyjnej produkcji chińskiej. Takie liczby tłumaczą cały stan rzeczy. 300 Jak-28 B i L ledwo zaspokoiło realne zapotrzebowanie lotnictwa krajowego, przez co eksport za granicę, w tym do Polski, został wykluczony. Niemniej nad polskim niebem można było zobaczyć te samoloty, choć nie z biało-czerwoną szachownicą, a radziecką gwiazdą. Pierwsze maszyny Jak-28 Sowieci sprowadzili dla swoich wojsk stacjonujących w Polsce w roku 1968. Było to nie więcej niż 15 sztuk, jednak z roku na rok ich liczba rosła. W szczytowym roku 1983 ich liczba wyniosła około 50 samolotów w wersjach Jak-28R rozpoznawczej, Jak-28PP walki radioelektronicznej i Jak-28U szkolnej. Zgromadzono je w dwóch pułkach: 164 Gwardyjskim Samodzielnym Pułku Lotnictwa Rozpoznawczego i 151 Samodzielnym Pułku Lotnictwa Walki Radioelektronicznej. Obie jednostki stacjonowały na lotnisku Brzeg Skarbimierz, obecnie województwo opolskie. Nas najbardziej zainteresuje 27 września 1983 roku. Najbardziej kuriozalny wypadek lotniczy, do którego doszło w naszym kraju. Polski MiG-21MF, numer boczny 7915, wykonywał wtedy planowy nocny lot treningowy. MiG należał do 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i wystartował z macierzystego lotniska wojskowego we Wrocławiu. Nagle jego pilot dostrzegł, że zapaliła się kontrolka informująca o niegroźnej awarii jednego z systemów samolotu. Po ocenie sytuacji skontaktował się on z kierownikiem lotu i poprosił o zgodę na powrót do Wrocławia. Po jej otrzymaniu zawrócił i ręcznie nawigując zaczął lecieć do bazy swojego pułku. Brak doświadczenia i silny stres wzięły nad nim górę. W pewnym momencie, lecąc w nocnych ciemnościach bez punktów odniesienia, pogubił się w wyliczeniach kursu i nie był pewny, gdzie się znajduje. Wtem zauważył światła latarni kodowej informującego, że zbliża się do lotniska. Momentalnie wykonał zwrot tak, aby ustawić się w osi pasa, rozpoczynając podejście. Nie zorientował się jednak, że to nie jego lotnisko. Miejscem, do którego się zbliżał, było radzieckie lotnisko Brzeg Skarbimierz, oddalone o 50 km od jego planowej destynacji. Pech chciał, że akurat w środku nocy trwały tam loty. Do startu szykował się dwuosobowy Jak-28U. Załoga: dowódca w dolnej kabinie Władimir Kołobow, w górnej pilot Igor Sysojew. Jak stał na końcu pasa, podczas gdy za jego plecami szykował się do lądowania w jego miejscu polski MiG-21. Z powodu takiego ustawienia MiGa załoga Jaka nie mogła go dostrzec i dalej podjąć jakiejś reakcji. Zrobił to radziecki kontroler lotów, który ze swojego stanowiska zauważył, kompletnie zaskoczony, zbliżające się zagrożenie. Bezskutecznie próbował drogą radiową skontaktować się z nadlatującym samolotem. Jednocześnie nie poinformował załogi Jaka, że jeśli nic nie zrobią, to zaraz niespodziewany przybysz uderzy w nich. Tymczasem polskiego MiGa dzieliło zaledwie kilka sekund do przyziemienia, a jego pilot nie zauważył nic podejrzanego. W ostatniej chwili kontroler lotów włączył reflektory, które oświetliły drogę startową. Pilot Jaka zorientował się w końcu, że coś jest nie tak i chciał zjechać z pasa. Było już jednak za późno.
Polski MiG-21 zahaczył w goleniu podwozia o górną kabinę Jak-28U. Zmiażdżony, śmierć na miejscu poniósł pilot Jaka Igor Sysojew. Dowódca siedzący w dolnej kabinie przeżył. Uszkodzony został również statecznik ogonowy radzieckiej maszyny. Pilot MiG-21 nie zdążył po zderzeniu poderwać w górę. Chwilę później uderzył o ziemię. Ze względu na niewielką prędkość i łagodny kąt, MiG nie eksplodował. Zamiast tego sunął po ziemi, zatrzymując się kilkadziesiąt metrów od pasa. Polakowi nic się nie stało. Do rana przesiedział na terenie radzieckiego lotniska, choć z pewnością był śmiertelnie przerażony tym, co się stało. Następnie do bazy przyjechali polscy przedstawiciele, zabierając go do swoich. Gorzej rzecz się miała w przypadku Władimira Kołobowa, dowódcy Jak-28U, który przeżył wypadek. Dzień po nim zmarł na zawał serca w drodze na urlop, najprawdopodobniej z powodu stresu ostatnim wydarzeniem. Na wniosek strony radzieckiej nie podjęto śledztwa mającego zbadać wypadek. Jak myślę, zdecydowano tak może niekoniecznie, aby specjalnie uciszać to, co się stało, ale raczej po prostu, żeby uniknąć niepotrzebnego w tym przypadku rozgłosu. Dzięki temu chociażby polski pilot uniknął kary i mógł kontynuować normalne życie. Wraki obu samolotów zebrano z miejsca zdarzenia i pocięto na złom. Pozostałe Jak-28, stacjonujące w Skarbimierzu, ostatecznie opuściły Polskę w 1989 roku, przenosząc się do Szczuczyna, obecnie Białoruś, gdzie dokonały żywota w ciągu kilku następnych lat. To wszystko na ten temat. Ja się już żegnam i do usłyszenia ponownie.